ma czasu na rozmyślania i przypuszczenia. Będzie bardzo ciężko. Składy podałem, sędziego również. Mecz Polska-Anglia na Wembley rozpoczęty. Tele stwierdzili, że bardzo ciężko jest poruszać się na tym boisku. Belly Gorgon, wychwalany tutaj przez angielskich fachowców, Robert Gadowa, pełną spokoju i konsekwencji grę polskiego zespołu. Robert Gadowa jest między Hughesem i McFarlandem, Hunter. Wykonuje go teraz Lato, jest Gorgon, który zmienia pozycję, jest teraz pod tamtą bramką, ale jest również Jerzy Gorgoń. Curry, Colin Bell, Gorgoń i Udrożny. Bulzawski. No prosimy panowie koło naszego pola karnego. Siwer i Gorgoń. Martin Peter, Gorgoń, jak lew walczący, Tony Curry, Gorgoń, z tyłu Domarski, jeszcze bardziej z tyłu, asekurujący lewą stronę, Śmikiewicz, daleka interwencja, jednego Gorgonia, ostre wejście, pada Tony Curry. W takim starciu o kontuzję drobną, mamy nadzieję, nie trudno. Jeszcze raz ta sama sytuacja, nic tutaj nie było zawinionego przez Polaka. Śmikiewicz, Gorgoń, znakomicie operują Polacy piłką. Doskonała sztuczka techniczna i Jerzy Gorgoń. I szybko wymieniamy teraz piłkę, wciągamy na środek boiska Anglików. Anglicy teraz angażują się w jakieś takie biegowe pojedynki. Kąt natarcie, Peter. Peter, groźnie, widzia pola karnego. Gorgoń, fantastyczna interwencja, kolejna interwencja. Siwer, Bulzacki, Clark przed ciebie. Zanim piłka tam pójdzie na Udrożny. O właśnie, i tutaj teraz podsunął się o leżącego na boisku. Curry. Percach, Gorgoń, no ale w środku. Trzech Anglików na tym polu karnym, czterech polskich obrońców, jest sześciu zawodników. Błyskawicznie wracamy, Paul Medley. Clark, Siwer, świetnie i jeszcze piłka odbita. Zawieszanie kolosalne, cudowna parada Jana Tomaszewskiego. Przypomina mu człowieka zrywającego jabłka z drzewa. Bardzo dobre określenie i tu właśnie przed chwilą bramka załódzkiego klubu sportowego. Udrożny, tym razem dołem, Gorgoń. Bell, Gorgoń. Stronę, na której gra boczny obrońca Medley, szybki, zdecydowany, Gorgoń. Martin Peters, Hunter prawą nogą! Coś niesamowitego, nigdy jeszcze chyba stadion na Wembley nie widział Huntera strzelającego prawą nogą. Peters ustawiony po lewej stronie, przekazuje mu teraz niczym w koszykówce piłkę Shannon. Martin Chivers, jest Śmikiewicz.